Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3 i oczywiście zajmiemy się dzisiaj to są misje, co nie? My robimy te misje już ponad chyba, nie wiem, drugi odcinek? Mogę się mylić? Nie wiem. Ale dobra, okej. Właśnie, powiem wam, że się zdziwiłem tutaj. Bo ja tak sobie patrzyłem, co nie, jak zacząłem nagrywanie tego odcinka, co nie kolejnego, ja tak sobie patrzyłem, kurczę, sobie tak wpisałem, ile zajmuje, wiecie, przejście gry, co nie, no wiecie, na jednej stronie pokazuje, że ponad 80 godzin chyba na miasto gier, albo 70. Coś w tych granicach, co nie mogę się mylić, co do tego. A tutaj mi pokazuje, że 8 godzin dopiero. Nie wiem, czy to jest w ogóle prawidłowy czas gry, czy tylko ten w grze, wiecie. Bo trochę tego można się mylić, co nie? Do tego czasu, co tutaj pokazuje mi tutaj właśnie, co całkowity czas gry właśnie. Trochę mnie to, powiem wam, trochę mnie to nie pasuje, co nie? 8 godzin może i tak, ale co do tego mogę się mylić, co nie? A poczekajcie, bo tu chyba nie pisze, co nie? Jak to jest tutaj z tym. Ale zapisów, powiem wam, mamy już dużo bardzo. Tak, bo tu właśnie prawidłowo zacząłem serię jakieś 2 miesiące temu, 3, co nie? Ale wiecie, tam chyba miałem. Aha, bo ja tam miałem, jak pamiętam, jeszcze wcześniej, co nie, ten system, reinstall systemu, co nie. I zapomniałem, że przecież musiałem przejść Wiedźmina do tego miejsca, co tam, wiecie, to zakończyłem wtedy, to było w mniejsze o to, nie pamiętam już, wiecie, szczerze mówiąc. Dobrze, moi drodzy, teraz sobie zrobimy... no to zrobimy, co nie. Wezwij właśnie tego porolnica, co nie, tego, znaczy kobułka, sorry. Dobrze, i oglądajmy, co tu będzie się działo o północy. Że on wzywam cię mocą krwi, że on wytrzymał tyle. Się dziwię Geraldowi. Przyjmuj moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Dobrze, idź za kobukiem. O, powoli, powoli, synek. Ej, kobuku, powoli. Znaczy, Dea, powoli leć. Bo tu wiecie, o, ona jest. To ona. Ale fajnie mi to pokazuje, kurde. Fajne to jest, powiem wam szczerze teraz. Ale z drugiej strony, żal mi tego dziecka trochę, to nie. Tak jak mówiłem wczoraj. Jak ja przechodziłem to, co nie, to tak mało się nie popłakałem, powiem wam szczerze. Kurczę. Oj, cicho ty, bądź tam, kurde, ty wszystko wiesz. Kogo my tu mamy? Jakiegoś gościa. Dobra, którędy to? Ale ten duch jest szybki, ja pierdzielę. Kurde, szybki ode mnie jest. Skurczy byk. A, dogoniłem cię, żartowałem. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Tędy, tędy. Aha, my tu byliśmy ostatnio. Co jest? Dobra, ja się tym nie przyjmuję. Kurde, nie wierzę. Gdzie ty idziesz? Aha, tędy, no dobra. To my jakiś domek widzę mamy. Mhm. Kogo my tu mamy w ogóle w tym domku? Co jest? Tutaj? Lawendy to tam raczej nie trzymani. Ale może warto się tu rozejrzeć. Zbadaj. Właśnie. Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konie. Aha. Oho. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Dobra.
I co mam zrobić teraz? Tak przede wszystkim. Ojoj! Drzwi zniszczyłem, przepraszam. Drzwi zniszczyłem. O, tu coś mam, o, tu coś mam. Ojoj, co ty robisz? Zbadaj. Właśnie. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Idź za kobukiem, dobra, chodź. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Tędy, dobrze. Idziemy. Dobra, kurde, głupi utopiec. Znaczy to te Andriaga, co nie? Teraz chyba mnie atakuje. Dajże. Dobra, uspokoiła się wreszcie, kurde. Ale nie chcę tego miecza, ej. Dobra, po co ja biegnę przed nim, jak on pierwszy ma iść, nie? Ten duch. Znaczy ten kłobuk, sorry, kurde. O kurde, nie wierzę. Dobra. Aha, one wybuchają, no tak, zapomniałem przecież. Kurde, co taka cała broń? Kurde. Bum. Dostał ja. O, dobra. Oj, dobra, pięknie. Gdzie? Oczep się, dobrze. Oj, dobrze. Spadać te końskie trupy. Wow, co to jest? Koń? A, te, tu mamy. Ten, jak to? Zwłoki ciała, prawda? Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Kto wie. Nogi właśnie. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Pewnie tak. Kto wie. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Nie wiem, co to mogło być? Dziwne. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Pewnie tak. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Dobra, idziemy za tym kubukiem, co nie? Dalej. Zobaczymy, co nas... Znaczy, do kogo nas teraz doprowadzi, co nie? Tylko ja nie chcę koło tych poczworków i co nie? Nie. No i mnie atakują już, no po prostu pięknie. No pięknie, nie atakuj mnie. No to wilki, to są słabe. No nie, albo nie, dobra, zostawię sobie. Nie, już nie będę atakował ich. Chowaj broń, Geralt. Tutaj teraz? Tu jakiś domek jest. Tutaj, a to wygląda. Co nie? Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. No dobra. O, dzieci, widzę. A ty kim jesteś? A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Nie ma cicho. Co się stało z tą dziewczyną? Mój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść za parę. Właśnie, nie oszukujcie. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki.
Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. Właśnie, gdzie ona jest? Co stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd niezową zerwał się wicher, myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska, całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwonił. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Co to jest? Illuminati! Illuminati! Pamiętam, kurde, pamiętam, że w Gociku w dwójce? Ja tego nigdy nie widziałem, ale słyszałem, no to widziałem tam, wiecie, na różnych filmach, co nie? Chyba Illuminati było kiedyś. Kiedyś w jakimś filmie oglądałem, ale nie, znaczy, no, na YouTubie, co nie? Ale... powiem szczerze, że już tak za bardzo nie pamiętam. Co to było? Czy to Illuminati, czy co to było? Nie wiem, nie pamiętam już, powiem wam szczerze. Jakie znaki? No, takie... jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Jakiś czas temu na Krzybuchowych Moczarach spotkałem kobietę, która miała podobne płonące znamiona. To musiała być ona, pani Anna! O bogowie, jest na Krzybuchowych Moczarach! Tam widziałem ją ostatnim razem. Na wszystkie bóstwa znanego świata, teraz wiadomo, czyj to głos szeptał w ciemności. Wiadomo? Wiedźmy ją zabrały. Musi się z nimi dogadała, znaczy pakt zawarła. Dlatego ją oznaczyły i zabrały jako swoją. Dobra, to już pogadałem z nim na ten temat. Właśnie. O właśnie, to jest ciekawe. Czemu mi pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda, szpiszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby zboczyli. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne poty mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu urwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. No dobra, chyba wszystko już. Dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Jaki śmiech. Kurde, kim ty jesteś? Ej, chodź tu, porozmawiaj ze mną.
A się fajnie bawią dzieci, kurde. Ale mało miejsca, powiem wam, mają. Kurde, fajnie się bawią, powiem wam. Jakby to było w tym roku, co nie, ta gra rozgrywana do sali by 500 plus pewnie. Ale kto wie. O, co jest? Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Dobra, porozmawiaj. Porozmawiaj z Banorem, Boże, z Baronem. Też kurde już coś nie wiadomo co ja gadam. Dobra, chodź płotka, chodź, bo drogi daleko mam. Znaczy drogi daleko, znaczy fuj, co ja gadam. Drogę daleko, droga daleko. Trzeba się śpieszyć. Trzeba misję robić. Znaczy no, misję też, ale... też trzeba robić niektóre zadanie poboczne. I chyba zajmiemy się nim jeszcze dzisiaj, ale nie mogę, znaczy nie wiem, zobaczymy jeszcze. Ale na razie lecimy do tego, do Barona, zapowiedzieć mu, co nie. I może dzisiaj jeszcze zrobimy, poczekajcie, i zrobimy sobie jeszcze to. I co jeszcze? I poboczne pewnie jakieś. I oczywiście to sobie zrobimy, a wiedźmińskie jakieś są? Kłopoty grabarza. Dobra, na razie tym grabarzem się nie zajmiemy. Tylko... Keiro. Ale to dopiero po tej misji. I nie wiem, czy to będzie trwało jeszcze trochę. Ale zobaczymy. Na razie nie będę żadnych spoilerów mówił, co nie, bo nie wiem. Bo nie wiem, ale wiem, że ta misja będzie długa bardzo. Na pewno. Ale cóż. Już jesteśmy na tym? Wow, ale szybko, kurde. O, widzę, że bestia do mnie go... Dobra, już jesteśmy na miejscu. Fajnie. Jedź, płotka. Ojoj. Widzę, że tu mamy jeszcze jakieś te poboczne. Kurde, przestań już jemuś, dobrze? Bo ty już nie wkurzasz, ty, co tam siedzisz, ty, cymbale. Zamiast pilnować, kurde, bramy, to ty nie wiem co robisz. Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym. A ten, jak on? Nie zapomnę wam tego. Macie to w chłodzience. A właśnie. Dzięki za uratowanie mi tyłka. Już czułem jak mi się przysmaża. A to stajenny, a gdzie... Jeszcze jeden gościu był przecież tutaj chyba. What the fuck? Pamiętam już. Zamknij mordę, kurde. Bo ty też mi wkurzasz, już wiesz o tym, ziomuś? No dobra, jesteśmy na miejscu. Nie, pozwól na moment. No to kim jesteś znowuż? Zdaje się, że nie mieliśmy przyjemności. Mówią na mnie sierżant. No i co? Taki przydomek z wojska. Taki przydupas. Z czasów, kiedy dobrze. Z Filipem. Już. Znaczy z baronem pod temerską chorągwią. Mam sprawę. O co chodzi? Właśnie. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? A co cię tu obchodzi? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Co cię tu obchodzi, kurde? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Co się to obchodzi, kurde? Co ja robiłem? Boże! Jakiś jesteś, kurde... Wszystko chcesz wiedzieć, co nie? O, coś... Masz tu jakąś kartkę? Ale dobrze, porozmawiajmy najpierw z nim. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. O, fajne fiatki masz. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione.
Wzerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Właśnie. Mam informację o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. O kurde. No dobra, pojadę już. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Nie będę takim chamem, co nie? Że mu nie pomogę. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Później o tym porozmawiamy. Teraz czekam na informacje od Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Właśnie. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? W Kermoren, pewnie. W Kermoren. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Jestem wyjątkiem. Dla mnie zrobili wyjątek. Tak. Chcesz powiedzieć, że jesteś wiedźminką? Nie do końca. Nigdy nie przeszłam wiedźmińskich mutacji. Ale wszystkiego, co umiem, nauczyli mnie tamtejsi wiedźmini. Na eliksirach też się znasz. Tak było. Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, Igry, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Twoje krzyże. Co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Tchórzysz? Co się stało? Strach cię obleciał? Właśnie. Ej, nie. Ziomuś. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Oj. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. O, jak fajnie ukręcił. Chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy o brzasku.
Welen, ziemia niczyja, o świcie. I będzie wyścig konny. Jaki fajny. Jaki fajny. Kurczę, że takie coś można spotkać w Wiedźminie. No fajnie, fajnie. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Okej. Na koń! Na koń! Dobra, okej. O, będzie... Będzie masakra, o kurde! Nie przynieś tam wstydu! Twój miecz zaraz będzie mój! Ha! Niedoczekanie! Ale fajnie, kurde, wyścigi konne, ja cię kręcę. Dokąd mam się ścigać? Bo nie czyta, nie przeczytałem dobrze. A. Dobra, zaraz zobaczymy do kiedy. Znaczy do... Oj, no. A co ja robię? Ej! No kurde. O kurde! Jest! Jest! Udało się! Ja! Łatwe to było! Kurde! Jesteś warta. Ale tu łatwe było! Klacz jest twoja. O, dziękuję. Dzięki. Dzięki. Baroni. Co do? Co do? Gryf! O kurde, co jest? Co jest? Co jest do... Nie gadajcie, że będę musiał z tym atakować jeszcze. Nie. Wrzasnęła jako szalona i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam wik, to pierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. Tak, tak właśnie myślę. Ojoj. Może dla was, Wiedźminów, świat jest czarno-biały, ale dla zwykłych ludzi składa się głównie z szarości. I nasza historia też jest taka. Kurde, coś zlamiłem chyba. Pewnie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Z Aneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś watażką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a osłodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No dobrze, co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami.
Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie 3 lata pocieszał ją niejaki Ewan. Przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem Anny ani jej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypierdkiem i zabiera ze sobą Tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem, coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela, a jego ścierwo dałem psom. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy ją uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała, że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przepraszałem 1000 razy, przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po 2 latach jej złość zmieniła się w obojętność, od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz, nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Co by tu wziąć? Oboje jesteście winni, wina jest po twojej stronie. Kurde, żeby go nie wkurzyć. No nie wiem, oboje jesteście winni. No nie wiem, czy ona była winna. Nie wiem, wezmę jak coś to... Dalej widzę winę tylko po twojej stronie. Gdybyś nie zostawiał jej samej w domu. Jak mogłem jej nie zostawiać samej? Byłem żołnierzem, nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Dobra, kurwa, widzę, że cała moja gadanina poszła na marne. Jeśli nie chcesz przyprowadzić Anny do domu, powiedz przynajmniej skąd się tam wzięła na tych bagnach. Właśnie. Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pomieszała się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. Ona obiecała, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na sumie. O kurde, to dużo! Małe słowa, w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie radzę iść na bagna. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z obstawą. Miejsce samo w sobie jest niebezpieczne, a wiedźmy mogą być groźniejsze niż wam się wydaje. No przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? Nie, nie czekałbym, ale ja jestem wiedźminem. A ja jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoich bliskich. Skrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy Annę. O co tu chodzi?
Wywiązałem się z mojej części umowy. Słowo się rzekło. Na czym to ja ustawiam? Na tym, że zaatakował was bazyliszek. A tak, no, to był kawał potężnego bydlaka. Aha, okej, to jest kolejna już część, dobra. Myślałem, że to już... Koniec już tej historii Ciri, nie? Kiedy przed nami wylądował, pomyślałem, że tym razem się nie wywinie. Wow. Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz. Przeżyjesz! No to pokażmy ten gnom. Wow, wow. What the fuck, co na to? What the fuck? Gdzie on jest, ten frajer? Pięknie! Ojoj, to zatrucie, nie, tylko nie zatrucie. O, już powoli. Kurde, zatrucie znowu. Ja cię kręcę. O, pięknie, fajnie. Dobra. O kurde. O kurde. Ej! O co, come on? What the fuck? Niech to szlak! Nie mogę go tak zostawić! No właśnie. No nie możesz. No, skacz przez to. Jak ja mam skoczyć tam? No kurde, ej, no bez jaj, gdzie ja mam skoczyć? No. Dobra, którędy byłoby to najszybciej tędy. Dobra, mam. O kurde. A jak umerło. Dobrze. Wow! Jak ona się wydostała? What the fuck? Jak ona się przedostała? Jak ona się przedostała przez te mury? Przecież ona stała na tej skale. Szybko dziewczyna, powiem wam. Ale padłeś w śmieciu, ty. Psiu. Pio. Pio i dostał. Pięknie, fajnie. Tylko nie spadnij, proszę. Z wrażenia. Co on to robi? Z wrażenia, kurde. Nie wiem, co on to robił. Velen w rączce. A, tu już jest... Aha, dalsza historia, dobra. Oglądajmy. No, bazyliszka się udało zabić. Pięknie. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Ty też mi pomogłaś, wtedy kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteś mi kwita. Nie musisz wyjeżdżać, tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory, dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy.
A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Coś już jest nie tak. A mogę się mylić? A, dobra. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. O właśnie. Przeprawa przez Pontal jest obstawiona przez redańskie wojska, a mimo to posłałeś Cili do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę redańskiej. Czarodziejki? A, Yennefer pewnie tam będzie, ta Triss. Co za Glade? No taki. Pokażesz go tym chujom przy przeprawie i przepuszczą cię bez problemu. Dajesz mi go? Daję. Po co miałbym ci utrudniać Dobrze powiedział. Glade ci się przyda. No dobra, o właśnie, skąd masz glejty? Skąd w ogóle masz te glejty? Nie zawsze dowodziłem tą bandą błaznów. Kiedyś służyłem w temerskim wojsku. Przecież przepraw pilnują Redańczycy. Ale jak się ma wyrobioną reputację i dobre kontakty, to barwy i sztandary schodzą na dalszy plan. No dobra, chyba wszystko. Jadę na Nowigrad. Czy istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie? Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na Bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Kurde. Misja na ten, jak to, na życie i Boże. Jakoś to się mówi, wiecie, na życie i jakoś, tak nie pamiętam już. Czy no bezpieczna misja będzie, kurczę, no nie wiem. No wiecie, muszę mu pomóc, co nie? Bo jakby mi nie pomógł, to by był wkurzony na mnie i by ze mną nie gadał, co nie? W ogóle. No wiecie, córka jego żyje, Anna no, chyba też żyje na pewno, prawdopodobnie. Przecież u wiedźm siedzi, co nie? U tych, co się śmiałem z nich, co nie? Kurde, wiedźmi to są śmieszne, powiem wam szczerze. Te są takie wiedźmy, jak, nie wiem, graliście może w Dark Saga, co nie, The Dark Eye, one są w... też tak się nazywa ta miejscowość w tej grze. Znaczy, to nie jest miejscowość, tylko to jest, jak można powiedzieć, taki las. Pamiętam, czy to się nazywało przypadkiem Czarny Las, ale nie pamiętam już. Coś o lesie, co nie, bo tam też są wiedźmy. Tak, wiedźmy. Powiem wam, że Drakensang to też fajna gierka, powiem wam. Może kiedyś ją nagram, jak oczywiście skończę tego Wiedźmina i Kotika. I oczywiście te stare serie, co nie. I zaczniemy już jakieś nowe. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Na razie nie będę wam mówił nic, fecie, co nie. Ale Drakensang to też fajna gierka. Stara, ale fajna. Miałem gdzieś tam dwójkę, co nie, ale chyba zgubiłem. Kiedyś miałem CD Action właśnie, ale zgubiłem. Niestety. Tak, wszystko gubię. Pamiętam, że kiedyś też miałem Hitmana, kurczę, wszystkie części, te stare, co nie, ten kontrakty, codename to jest ten 47, co nie, ten codename. Nie pamiętam teraz na polskie, jak to przetłumaczyć i Silent Assassin chyba, to było coś, nie pamiętam już jak to się w ogóle nazywało. Ale te wszystkie części to są takie, powiem wam, trochę nudnawe. Spodobała mi się chyba te kontrakty, mi się wydaje. To było... nie pamiętam jeszcze... To chyba o to mi chodzi. Ale mogę się mylić, co nie, co do tego. To było... W jakimś barze. Albo to był jakiś klub, co nie, i tam były świnie, pamiętam. I trzeba było tam kogoś coś zrobić. Nie pamiętam już. Kogoś było, chyba trzeba było zabić, wiecie, tak po cichu, tak jak, wiecie, tak jak jest w Hitmanie, co nie? Tak jak zwykle, wiecie, ten agent musi powoli chodzić, nie skradać się, cichym być, co nie? Tak samo jak ten nowy Hitman, który trochę jest, powiem wam, dziwny, bo
na te epizody są w ogóle podzielone. Nie wiem dlaczego tak zrobili, ale nie podoba mi się w ogóle ten Hitman. Znaczy, misje może są fajne, ale ja tam u Sarge'a na przykład nie oglądałem tak za bardzo, nie tam tego Hitmana. Spodobało mi się, wiecie, jaka gra? Życie youtubera, uroka na przykład, nie, ten rok nagrywa, wiecie, to teraz to każdy nagrywa, co nie, tak samo jak każdy Wiedźmina nagrywał, co nie, ja praktycznie po roku premiery go nagrywam, znaczy, nagrywam go jeszcze, co nie, ale też, kurde, praktycznie koniec Velen już tutaj mamy. Praktycznie chyba, ale nie jestem pewny jeszcze, może by... A nie, jeszcze, sorry, przecież jeszcze zrobimy te poboczne misje, ja zapomniałem totalnie, co nie? Ale też można wracać od tych samych miejsc, nie po jakimś tam czasie, co nie? I tam robi się poboczne misje właśnie. Ja się postaram zrobić właśnie te poboczne misje, bo... Co to za gra będzie bez pobocznych misji, co nie? W Gothicu też się staram wszystkie robić, tam poboczne misje, ale to tam, wiecie, inna seria jest, nie, Gothic to inna gra jest, nie, nie będziemy przecież gadać o Gothicu przy Wiedźminie. Chyba wam powiedziałem tam coś nie więcej, coś takiego tam, że poboczne będzie misje robić właśnie, musimy się jakoś ulepszyć przed tym dzikim gonem właśnie, ale nie wiem właśnie w co tam dawać, co nie. Kurde, żeby się taki znalazł, kurde, człowiek, żeby mi powiedział, co mam właśnie, w co mam dawać, nie umiejętność, jaka ma być. Bo tak to ja, kurde, powiem wam, nie wiem, szczerze mówiąc, jak to, w co dawać, bo nie wiem. Ale to w swoim czasie, spokojnie, tam na razie nie będę chyba nic ulepszał, na razie przez te kilka poziomów. Ale nie wiem, zobaczymy, może będę, nie wiem, zobaczymy, pomyśl, poczytam sobie coś, co tam trzeba właśnie ulepszać, co nie, i może w kolejnym odcinku może sobie ulepszymy coś tam, co nie. Ale dobra, jeszcze pogadamy z nim. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, rzeczy samej, zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Po co do Sztygarów? Do zobaczenia. Aha, myślałem, że od razu to mi się robić. O to! Co to jest? Tu jestem! To co jest? Znowu uciekł! Zgredek! Harry Potter! Zgredek! What the fuck? Przepraszam, już nas nie ma. Zgredek! What the fuck? Co to było? Zgredek! Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. A skąd ma być gówno wygląda tego Ardala? Nie wygląda... What the fuck? Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? Właśnie, o tych pytań. Widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Serio? Naprawdę nie miałeś już o co innego grać? A żeż, kurwa, czepiasz się. Sytuacja była taka, a nie inna. Ktoś go postawił i już. Miej pretensje do jego poprzedniego właściciela. A kto był właśnie tym właścicielem? Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Właśnie. Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć. To było najlepsze. Wbijak z Gredek do... Kurde, do tego, do barona. To się przyłączyło. To było śmieszne, powiem wam. Miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić. On pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do broni. No i brzydal. Masz teraz na dwóch. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki.
Bawić się, kurde, ze Zgretkiem. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. Oczywiście. Spokojnie. Baronie, najpierw pobaszę misję. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. A wy gdzie ruszacie? A, do tego... jak ktoś na... Szczelagi? Szczelagi? Jak to się nazywa? Co on tam mówił? Szczelagi? Szczelagi? No, nie wiem. Szczelagi chyba, czy... Jakaś tam wieś, co nie? Mniejsza o to. Jakaś wieś chyba. No na pewno wieś. What the fuck? Wiedźmin się zbugował aż. O, zadanie zakończone, wow. Co? Nowe zadanie. Dobra. To dopiero za... Co? Jeszcze 10... Ojoj. 10 poziomów jeszcze? O kurde. Aha, okej. Dobra. Dobrze. Tutaj mamy 9 poziom. 6. O, tu już mam 7... O, co? Jeszcze 7 poziom mamy? Kurde, powiem wam, że te poziomy idą jak najszybciej. Znaczy jak szybko, znaczy Boże. Szybko jak nie wiem co. Szczerze mówiąc. Porozmawiaj, dobra, a Wiedźmiński jakiś mamy 10 i 30. Kurde, tego to ja na razie nie będę robił, wiecie? Zobaczymy. Będą to no 33 poziom aż, no to trochę powiem wam. Wow, dużo. Dużo mamy, wow. Dobra, tutaj została nam tutaj misja, tutaj i tutaj. Dobra, tutaj to spoko... A, Szczygary ta wie się nazywa. Szczogary, Szczygary... No to prawie miałem na końcu słowa, co nie? Te wieś. Dobra, porozmawiaj z Kairą. Jak ja mam tam pójść do niej przede wszystkim? Ojoj, ona aż tak... Ojoj, ona tutaj aż jest? Daleko, nie chce mi się tak daleko iść. Tutaj jest ten kaszczel. Dobra, może... O właśnie, moi drodzy. Właśnie. Poczekajcie, gdzie było? Dobra, to tędy trzeba iść. Właśnie, zapomniałem przecież totalnie o tym. O tych... Boże. Czego ty szukasz, przybłędo? Kurde, możecie tak na mnie się nie napinać? Co ja wam robię, ludzie? Boże. Wyścigi konne, zlecenie skrzekacz, maść na wysypki. Oczywiście sobie to wezmę. Czy tak, J. Obrońca wiary, to było to? Nie, to, a to jest to, dobra, to spokojnie. Gdzie to jest? Zadanie poboczne. Gdzie to zadanie jest? Czekajcie, może to było jakaś karteluszka? Czyżby? Czyżby to była jakaś karteluszka? Nie. List od Yennefer, poszukiwany Mikkel. Zlecenie, potwór ze cmentarza. Ludzie zalipiają okolic. Dobra, ale jak ja mam to wziąć? Kurde. O, z tym nie wiem co to w ogóle jest, zobaczymy to. Kurde, jak ja mam to zobaczyć, tę misję, what the fuck. Ej no. Kurde, dlaczego mi się ta misja w ogóle nie... Ej no. What the fuck, porąbane to się już robi. Szczerze mówiąc. Serio. Właśnie, mamy coś nowego, jakieś miecze? Nie mamy nic nowego, co nie... No tu, a to jest ten pancerz, dobra. Nie ma nic tak nowych broni, nie mamy żadnych lepszych, co nie? Do użytku. Przedmioty fabularne. Kurde, jak ja mam to zrobić, tę misję? Ej, no. Trochę głupie to jest, powiem wam szczerze. Kurde, ja nie mogę w ogóle nad misji wziąć. What the fuck? Co, mam ich za dużo już?
O właśnie, dopiero to mogę, kurde. Trochę to głupie było. Dobra, tutaj nie ma nic, to pewnie wiedźmińskie są. O, fajnie. Gdzie ten zleceniodawca jest to przede wszystkim? Dobra. Gdzie ten zleceniodawca jest? Aha, okej, dobra, on tutaj jest, fajnie. Zobaczymy, co to w ogóle za potwór jest, ten skrzykacz, tak? Skrzykacz, czy jakoś tak, co nie? Zobaczymy, czy słaby, czy dobry, kto wie. Zaraz za chwilę zobaczymy, porozmawiamy z nim oczywiście. Z tym zleceniodawcą, co nie? Co nam zleca tę misję. Okej, mamy tu Czesław, ta? Znaczy... Witaj. No? Przychodzę właśnie. Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. A, skrzekacz, a nie skrzykacz. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Bordzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyję przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza. Za fosą o kurde. Strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Oczywiście, że przyjmuję. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. Kto mi powie o nim coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On po czwarę widział na własne oczy, tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przegarnął. Dobra, gdzie on jest? Z tyłu? Z tyłu! Wow. Szymko. Yo. Cześć, Szymko. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie! Spokojnie, ja... Zostaw, mówię! Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, to tyle, że duży. I z ogonem, jak u jaszczurki. Co? Ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Biegnę zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę. I jęczy, i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? Spokojnie, spokojnie. Bywaj, mały. Zbadaj miejsce ataku potwora za pomocą wiedźmińskich zmysłów, dobra. Gdzie on jest? O, niedaleko, fajnie, dobra. Da się tędy przejść jakoś? Wow. Dało się przejść, fajnie. Dobrze, moi drodzy, to kolejną misję mamy. To są wiedźmińskie, tak? Tak jest. Dobra, z grabarzem. A gdzie jest ten grabarz? A to Velen, tak? Dobra. A właśnie, tu jeszcze mamy jakieś misje. Kurczę, tak myślę, może na razie... w kolejnym odcinku sobie zrobimy oczywiście z tym... Z tym skrzykaczem, co nie? Zabijemy go, spróbujemy oczywiście. I tu mamy jeszcze poboczne, co nie? Velen. I zrobimy je wszystkie. Tak, moi drodzy, wszystkie zrobimy. Nawet te, które są na poziomie ten 11, 10, co nie, to też zrobimy sobie. Tylko to będzie chyba, mi się wydaje, porozrzucane to po każdym miejscu, co nie, ten Jonas, Ribożer i Kowal. Dziwne trochę te pierwsze. Kowal, pokonaj Kowala, no trochę dziwne, ale dobra. Aha, i tutaj zostało nam jeszcze też naprawdę wszystkie zdewastowane kapliczki, no dobra. I wiedźmińskie to zrobimy sobie jutro, w kolejnym odcinku. I tutaj jeszcze nam zostało, dobra, spokojnie. Spokojnie, zakończymy, jak ma być seria na 100 ileś odcinków, to będzie, co nie? Albo może mniej, nie wiem, zobaczymy jeszcze.
Okej. I chyba tylko tyle tylko tyle tych misji jest, nie? Trochę mało, powiem wam, w tym Velen jest. Tych pobocznych. 4 tylko. A, jeszcze te wiedźmińskie, co prawda. Bo nie wiem, dlaczego nie mogłem wziąć tego. O, tu coś mamy dopiero. Aha. Potwór z cmentarza. Ale dlaczego nie mam tego? Trochę dziwne to. Tutaj jest redański glade. Łe. No dobrze, moi drodzy. Tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku zrobiłem sobie to i do zobaczenia. Cześć.